Cześć, witajcie serdecznie z tej strony Piotr Horzcharuk z marketingtopodstawa.com. Witajcie na kolejnym spotkaniu z cyklu Marketingowe Espresso, czyli mega mocna dawka wiedzy o marketingu e, online, ale i nie tylko. Dziś porozmawiamy sobie na temat Kursów online, jak takie kursy stworzyć, jak takie kursy przygotować? Co zrobić, jeżeli jesteśmy ekspertami w swojej dziedzinie, chcemy dzielić się swoją wiedzą, a przy tym zarabiać niezłe, niezłe pieniądze, prowadzić swój biznes? Jak to zrobić? Jak pokonać ograniczające przekonania typu, że każdy to wie i że wszystko jest w internecie? Na ten temat będziemy właśnie dzisiaj, podczas naszego spotkania na żywo, rozmawiać. Zaprosiłem z tej okazji specjalnego gościa, eksperta, właśnie od online marketing. Marketingu od właśnie opakowywania wiedzy i sprzedaży jej w internecie. Dodatkowo, nasz gość jest też podcasterem, i z powodzeniem właśnie sprzedaje nie tylko swoje kursy, ale kursy swoich kursantów, tak? Ludzi, którzy przygotowuje do tego. Dzień dobry, dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Tak, Piotr, wiesz, wymieniałeś co kto ma do picia. Ja patrzę na moje biurko, ja nic nie mam do picia. Ja jak to możliwe? Tutaj z, dzisiaj będziemy tyle rozmawiać, no ale damy radę, więc poprawię damy, damy się radę. następnym razem. Ale ewentualnie słuchaj, wiesz, wszystko spontanicznie na luzie, nie ma problemu, jeżeli będziesz chciała po prostu wyjść na chwilkę, wziąć szklankę wody, nie ma problemu, ja coś Super. tutaj zawsze zaimprowizuję. Tak jak wspomniałem, Magdo, jesteś już od wielu, wielu lat w świecie, w świecie online, prowadzisz swój biznes, rozmawialiśmy troszeczkę w kuluarach właśnie początki twojego biznesu, ale wiem, że od dłuższego czasu sama z powodzeniem sprzedajesz swoje kursy online, ale uczysz właśnie innych Innych, jak takie kursy, e, e, znaczy, sp sprzedawać, jak takie kursy nagrać przede wszystkim? Mm -hmm. bo, wie, sprzedaż to już jest ten drugi etap. Najważniejsze jest to, właśnie, jak taki kurs nagrać. Ja wiem to z doświadczenia, na razie nie będę zdradzał, <noise> później wyjdzie to w trakcie rozmowy, ale właśnie zanim będziemy rozmawiać o tej sprzedaży, trzeba ten kurs nagrać. Mm -hmm. um, Powiedz mi, jakie twoje jakie doświadczenia są właśnie z tym, jakie pojawiają się największe takie opory przed nagrywaniem właśnie kursów online, przed opakowywaniem w cudzysłowie tej własnej wiedzy, tak? Bo my jesteśmy mhm. wspaniałymi ludźmi, mamy tyle wiedzy, tyle wszystkiego, chcemy się dzielić, ale co nas trzyma przed tym, że, że po prostu tego nie robimy? No, właśnie, to jest cudowne pytanie, Piotrze, także też Tobie za nie dziękuję. I akurat w ciągu ostatnich kilku dni miałam okazję porozmawiać z kilkoma osobami, które teraz dołączają do mojego programu. I powiem Tobie, że za każdym razem pojawiają się tak podobne Obawy, obiekcje. Ktoś przez dwa lata czai się dosłownie, wiesz, u siebie w życiu, żeby właśnie zrobić ten krok, na przykład zacząć publikować w internecie informacje, które właśnie w życiu zebrał w swoim doświadczeniu, czy to zawodowym, czy, czy właśnie na, na bazie pasji, którą, którą się zajmuje, którą rozwija. I to, to jest tak naprawdę tak dużo rzeczy. Taką najczęstszą obawą jest oczywiście to, co inni powiedzą. I tak jak może nam się wydawać, że nie, no my to już żeśmy to w ogóle przeszli, nas to nie interesuje, nas to nie dotyczy, to jest jedna z najczęstszych rzeczy, dlaczego ludzie nie tworzą swoich kursów online. Boimy się opinii innych osób. Osób, które tak naprawdę często nie mają w ogóle z nami nic wspólnego, bo boimy się obcych ludzi w internecie, których nie znamy, a się okazuje, że ich opinia nagle decyduje o tym, co my robimy, Robimy bądź nie robimy w swoim życiu. I specjalnie trochę to tutaj teraz tak um, e, podkręcam, ale taka jest prawda. Taka jest prawda, i chciałabym, żeby tutaj każdy tak zwrócił na to e, uwagę, że jak obawiamy się już w przód wychodzą, wychodząc tak, tymi swoimi myślami, że na pewno ktoś nas hejtuje albo podważy nasze zdanie, to też jest bardzo częste, że e, ktoś nie chce pokazywać mhm. swoich prac albo swoich opinii, bo boi się, że ktoś podważy albo ośmieszy to jego zdanie, i ta osoba nie będzie potrafiła, nie będzie umiała, albo nie będzie miała odpowiedniej odwagi, aby się obronić. No i po prostu polegnie, wszyscy, wszyscy to zobaczą, ośmieją, ośmieszą i po prostu koniec kropka. To się dzieje w umysłach naprawdę wielu osób, które chcą stworzyć kursy online, chcą stworzyć swoje społeczności, ale nie tworzą. Oczywiście tych jest więcej i zaraz pewnie tak. o tych jeszcze porozmawiamy, ale pewnie też tutaj chcesz coś do tego dopowiedzieć, bo masz też duże doświadczenie i w swoim biznesie i wiesz, z osobami, z którymi ty współpracujesz, bo przecież też pomagasz rozwinąć biznesy online, więc tutaj pewnie też nie jedną historię możesz dorzucić. Tak, oczywiście mogę Magdo, ale wiesz, tutaj ty, ty jesteś tutaj ekspertem, a oczywiście ja będę Dorzucę swoje dwa grosze, ale zanim to zrobię, to chciałbym powiedzieć, że będzie do wygrania. Słuchajcie, dla dwóch najaktywniejszych osób na czacie, warto brać udział, warto komentować, dzielić się swoim doświadczeniem. Słuchajcie, bo to nie jest tak, że my tylko jesteśmy tutaj, my mówimy, wysłuchajcie. Bez Was nie byłoby tutaj nas z Magdą i my moglibyśmy się umówić gdzieś na kawę, prawda? Na sumie, tak. ale jesteśmy tutaj dla Was, słuchajcie, i bardzo ważne jest, bo ta rozmowa, chcemy ją właśnie tak ukierunkować, tak skierować, żeby ona była dla Was. Dajcie znać, jakie wy macie problemy, w jakich branżach działacie, czy już macie swoje kursy online i, i podzielcie się swoim doświadczeniem. My na bazie tego będziemy dalej rozwijać ten temat. Warto zostać z nami do końca. Dwie książki do wygrania od wydawnictwa OnePress właśnie. Magdaleny Pawłowskiej, jedna kampania do wolności. Też sobie może na ten temat za chwilę porozmawiamy, ale naprawdę warto, warto. czytałem tę książkę i jest to naprawdę wiedza, praktyczna wiedza, także warto być na czacie i warto być z nami do końca. Tak, dobrze, Magdo, że o tym powiedziałaś. I to jest, to jest coś takiego, że ten opór, prawda, z tym taka konfrontacja, mm. co, co, co będzie, jeżeli się zaczniemy dzielić wiedzą. Ja to samo miałem, będąc u ciebie w programie Włał wow, Kursus Formula. Ja pamiętam, wtedy musiałem zmienić całe swoje plany, bo to był okres, kiedy to by chyba marzec czy kwiecień, kiedy właśnie wchodziły ograniczenia, była to pierwsza fala, pierwsza pandemia. Ja już miałem tutaj w Holandii, wiesz, sale zarezerwowane, miałem działać, wiesz, event. Szkolenia, kursy. Tak. Miałem plany, i nagle wiesz. Y Pojawiła się ta, ta, ta sytuacja na świecie, i nie wiedziałem, co zrobić. I wtedy właśnie spotkałem Twój program i przystąpiłem do tego programu bez żadnego zawahania, bo wiedziałem, że muszę przejść ten online. I nie było mm -hmm. to wcale łatwe, gdzie jest łatwe do tej pory. Ja może też dla mnie branża marketingu, gdzie mam wokół siebie takie wspaniałe osobistości, ekspertów, między innymi w Twojej osobie, też powoduje, że czasami, jeżeli patrzę na wszystkich innych dookoła, myślę sobie, kurde, co Ty tu robisz, Piotr, tak? Przecież jest tyle wspaniałych ludzi, i tyle, tyle, tyle można się dowiedzieć z internetu. Ale właśnie może. To pytanie, czy też się pojawia, ale przecież to wszystko już w internecie jest. Słyszałeś coś tak. takiego? Tak, co tak. Jak to Oczywiście, jest? To Tak, że sobie myślą, no to ale jak ja i po co mam opakowywać swoją wiedzę? Przecież ta cała wiedza już jest na YouTubie, można albo na jakichś postach blogowych i można sobie tą po prostu wiedzę pochodzić i tak podziubać, podziubać i złożyć z tego konkretne rozwiązanie. I może w niektórych przypadkach jest to prawda, tak? Pewnie nie we wszystkich. Bo są kursy na różnym poziomie zaawansowania, natomiast pewnie w niektórych przypadkach będzie to prawda. Natomiast zawsze jest tak, że my ludzie lubimy dostawać od razu odpowiedź na tace, a przynajmniej większość z nas tak mhm. ma. Wiele osób nie lubi tracić czasu, i ja też jestem jedną z tych osób. Ja nie lubię tracić czasu chodząc, grzebiąc gdzieś. Troszeczkę tu w tym filmie, troszeczkę tam w tym filmie, może gdzieś tam na poście blogowym. Jak ja mam e, coś konkretnego do rozwiązania e, i tak ma e, e, bardzo dużo osób, no i to są te wszystkie osoby, które kupują, inwestują w kursy online, tak? A z raportów e, marketingowych i biznesowych e, jasno e, wynika, że cała branża e-learningu no, doświadcza wciąż ogromnego wzrostu, e, który do 2025 jest niemalże tutaj takim pewniakiem, tak? Więc jak. Ktoś chce postawić na giełdzie, to warto postawić na tą giełdę właśnie swoich kursów online, bo to taki z tych raportów jak wynika, to taki jest właśnie pewniak, tak to przynajmniej wynika z tych liczb. No w każdym razie. Ludzie chcą gotowych rozwiązań, chcą zaoszczędzić czas, i dlatego decydują się też na zakupienie kursu online. Co więcej, ludzie chcą współpracować z konkretnymi ekspertami, którzy pomogą im rozwinąć się w tym danym temacie i otrzymać od razu gotowe rozwiązanie, tak? I tutaj często te same osoby, które mają tą, tą obawę, o której ty powiedziałeś, mają też taką obawę, że no ale jeśli nikt nie kupi, bo te osoby często mają takie przekonanie o pewnym Pewnym braku, że jest jakiś brak e, potencjalnych klientów, którzy mogą i chcą zdecydować się, właśnie na uczestniczenie w ich e, kursie, w ich programie. W związku z tym mają taką obawę, no dobrze, ale jak nikt nie kupi, albo jeszcze gorzej, jak kupi jedna osoba, no to przecież znowu w ich głowie po prostu rodzi się taka wielka obawa, no to co ja zrobię, jak ja będę prowadzić na przykład jakieś tam a, grupy wsparcia, czy robić e, coachingi dla jednej osoby. E, no i, i znowu, Musimy trochę to nasze ego, które nam mówi, że od razu musimy mieć po prostu co na miejsce osób, prawda? Musimy to nasze ego tak troszeczkę schować do kieszeni i powiedzieć mi mu: słuchaj, dzięki wielkie, pomogłeś mi do tej pory. Bardzo ci jestem wdzięczny wdzięczna za tą współpracę, ale teraz ja robię swoje, i nawet jeśli zapisze się jedna osoba, to ja tej osobie pomogę tak, że ona mi zostawi taką rekomendację, że pojawią się następnym razem trzy osoby. I z tymi trzema osobami będę pracować, i po prostu pojawią się kolejne. Tak. Ja w swoim pierwszym kursie online, który sprzedawałam, bo. Wcześniej ja oczywiście sprzedawałam kursy online między innymi dla Mateusza Grzesiaka, prowadziłam duże kampanie takie no, marketingowe, natomiast w momencie, kiedy przeszłam i zaczęłam sprzedawać swoje własne kursy online, no to już nie miałam z przodu, że kurs stworzył Mateusz Grzesiak, tak? tylko miałam, że kurs stworzyła Magdalena Pawłowska i musiałam i budowałam tą swoją markę przecież te 4 lata temu dosłownie od podstaw, od, 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 od zera, no przecież nikt mhm. mnie Nikt mnie nie znał, tak? I w moim pierwszym kursie online um, miałam 10 osób. To było, to było 10. Ja miałam 9, ja miałam 9 osób. No widzisz, no to idealnie. <grym> I ja pracowałam z tymi dziewięcioma osobami, pokazałam im cały system, który stworzyłam, który teraz właśnie jest już mhm. super dopracowany w formule, właśnie. World z Formula. I te osoby przeszły, później w kolejnej kampanii było 20, później kolejne, kolejne, kolejne. No teraz tych ludzi to tam przeszło blisko tysiąca przez ten kurs online, który i setki powstało kursów online, więc no po prostu rewelacja, ale to by się nigdy nie. Nie zadziało, gdybym ja nie zaczęła od podstaw. I mogłabym sobie powiedzieć: Nie, no przecież 10 osób to jestem beznadziejna. No jak 10 osób i, tak. i prawda, i schować. Co więcej, wtedy, jak ja startowałam, bo jeszcze powiedziałeś też o, o branży, i mów, ja wcześniej powiedziałam o tym, co ludzie powiedzą. Tak. Ja akurat mam tak, że też to wynika z mojego wychowania i z tego, że w życiu wszystko musiałam po prostu w pewien sposób, mogę powiedzieć, po prostu walczyć. To ja jestem dosyć mocno ugruntowana w swoich wartościach i w takim przekonaniu, że ja wiem, jaką, i rozumiem, jaką wartość daje. Ale były takie osoby, które jak ja zaczynałam te 4 lata temu, to mi napisały: Hej, ale kim ty jesteś? Tak, ale kim ty mhm. jesteś, żeby w ogóle taki kurs tworzyć, o kursach mhm. online? Przecież ty nie masz swoich kursów online. A ja mówię: Ty, ale ja sprzedałam tysiące kursów online i zarobiłam miliony po prostu dla moich klientów. Ale to nie przeszkodziło tym osobom, które chciały po prostu zgnieść, żebym czasami nie zrobiła. Później, jak się te osoby dowiedziały, że mój kurs online kosztuje 5000. Złotych i to było 4 lata temu, no to w ogóle znowu dostałam wiadomości, ale kim ty myślisz, że ty jesteś? Że ty tutaj takie ceny i w ogóle bo oni sprzedawali swoje po 300 zł, tak? Uh -huh, I, uh -huh. i, i, I to z branży ludzie mi pisali, tak? Oczywiście byli inni, którzy moi przyjaciele z branży, tak, którzy mi pisali Magda w ogóle zajebiście, super, po prostu podbijasz świata, dawaj wie? I, i super. Ale mogłabym skupić się na tych negatywnych i tak część ludzi robi tak skupia się na tych negatywnych no i niestety zostaje z nimi i wtedy mija rok dwa trzy mija całe życie a my mówimy sobie na koniec Mówi, kurde a ja tego nie zrobiłem bo ja głupi, głupio po prostu pomyślałem po, po uwierzyłem co ta osoba mi powiedziała nie a życie mamy w tym skafanderku no tylko jedno Dokładnie. Jest ono bardzo krótkie i szkoda, właśnie przejmować się opinią innych, ale wiesz, to jest łatwo powiedzieć, tak? Ale z drugiej strony, właśnie ten system wartości jest bardzo ważny. Jeżeli ktoś, wiesz, będzie ten system wartości może miał troszeczkę prawda, niżej jakoś położony, no to te negatywne opinie mogą właśnie w cudzysłowie tak. zabić tą naszą kreatywność, tą naszą ideę. Ja mam taki, jeszcze tutaj dodam, chcę przejść na czatę, ja mam taki fajny sposób, bo fajnie powiedziałaś o tym ego, ale chcę przejść na czat, bo mamy bardzo wiele komentarzy. Dziękujemy Wam serdecznie, że bierzecie udział. Dla dwóch najważniejszych, Najaktywniejszych osób na, na czacie, książka Magdy, dwie książki do wygrania w postaci e-booków. Także warto, warto być aktywnym, warto dzielić się swoim doświadczeniem. Dorota jest na czacie, także nam pomaga, także każde pytanie, które zadacie na czacie, nawet jeżeli ja gdzieś przeoczę, będąc tutaj zaabsorbowany dyskusją z Magdą, to Dorota na pewno je wyłapie i do niego wrócimy. E, branże, tak, bo tutaj były branże, dzień dobry, Sonia, Sonia pisze, branża pedagogiczna, nagrywanie webinarów dopiero w fazie, w fazie planowania. Słuchajcie, no to jest świetne, zobaczcie, że nasi rodzice kilkadziesiąt lat temu, kiedy nas wychowywali, oni żeby zdobyć jakąś książkę, jakąś wiedzę, to musieli albo od kogoś pożyczyć, albo gdzieś przejść ileś kilometrów do jakiejś biblioteki. My mamy teraz, zobaczcie, świat online, możemy tyle czerpać, jeżeli chodzi o wychowanie naszych dzieci, rozwój i osobisty biznes. Naprawdę no to jest coś, coś pięknego. Branża Beauty pisze Patrycja i myśli o kursie online. No to jesteś naprawdę w doskonałym miejscu. Później będziemy jeszcze mówić, mamy niespodziankę. Tutaj Magda będzie na ten temat, będzie mieć konkrety dla was. Przymierzam się do prowadzenia szkoleń z myślą o osobach z niepełnosprawności z osobach z niepełnosprawnościami. niepełnosprawnościami. Tak, może warto zacząć od niewielkich grup odbiorców. Dokładnie, te małe kroki, tak Magda, o czym mówisz, żebyśmy Oczywiście. też... Oczywiście. Zaraz wrócimy do tego, żeby właśnie, kon jak konkretnie w ten kurs, pierwszy kurs nagrać. Ania pisze, branża pedagogiczna. E, tu też słuchaj, branża pedagogiczna, a to a ten sam komentarz, tak? Jest tutaj bardzo dosyć popularna i fajnie, bo to jest też potrzebne, prawda? Mm -hmm. Dla nas Oczywiście. rodziców jesteś też młodą mamą, e, tak, e, niedawno, także my też jesteśmy młody, młodymi rodzicami i potrzebujemy e, tej, tej wiedzy. To nie jest tak, że my tylko uczymy, ale my też tej wiedzy potrzebujemy. Oczywiście. To słuchajcie, dziękujemy Wam za Wasze komentarze, ale dajcie znać teraz jeszcze pytanie, zanim przejdę tutaj dalej do, do rozmowy z Magdą. Przejdziemy razem, przepraszam. Dajcie znać, z jakich powodów właśnie kupujecie kursy online. Dajcie znać, jakie powody, bo powiedzieliśmy przed chwilą z Magdą, że przecież takim jedną taką obiekcją, która jest przede wszystkim dla osób, które nie nagrywają swoich kursów online ekspertów, to, że wszystko jest dostępne w internecie. Dlatego mamy do dla Was pytanie. dajcie znać, dlaczego Wy kupujecie kursy online. Czy po pierwsze kupujecie, a jak kupujecie, to dlaczego? Dlaczego korzystacie z tej wiedzy? Magdo, ja tylko chciałem powiedzieć o tym ego, co powiedziałeś. To jest bardzo świetne ta rozmowa ze swoim ego, to jest naprawdę doskonałe. Ja kiedyś mm, usłyszałem takie ćwiczenie, troszeczkę zmodyfikowałem, że jadę autem, obok mnie siedzi kreatywność po prawej stronie, ja prowadzę, a z tyłu siedzi strach. I ten strach jest to taka postać e, z tego, e, jak to było u nas po polsku: jest ten Bob Bauer, Bob budowniczy. Mm -hmm. jest strach, on z tyłu siedzi. On może być, on siedzi, on z nami jedzie, bo on wiadomo, że jest, ale tak. on nie może dotykać radia, e, nie może dotykać skrzyni biegów, nie może dotykać kierownicy. <laughs> on może sobie cicho siedzieć z tyłu. Jeżeli chce coś powiedzieć, to e, niech założy sobie słuchawki na, na uszy, siedzi z tyłu, a ja z kreatywnością wymieniamy się swoimi poglądami i jedziemy dalej tym autem. Także to jest takie. Super, <laughs> super. Rewelacja, biorę to, biorę to bardzo mi się podoba. <noise> Także to a propos właśnie tej rozmowy z ego, tak, to jest właśnie tak. to, że czasami te obiekcje, które powstają, żeby je. E, ograniczyć. E, a powiedz mi, czy jest jakieś takie konkretne ćwiczenie na to, czy ty w swoim kursach, jak uczysz swoich kursantów, mm -hmm. z nimi na, e, jesteś z nimi na żywo, bo to są też spotkania na żywo, ja byłem na takich spotkaniach naprawdę bardzo wartościowe, e, czy jest jakiś taki specjalna może jakaś technika, metoda, aby właśnie te obiekcje rozbić, czy to, czy to raczej każdy tak. musi sam w sobie przetakować? <laughs> tak, to każdy sam oczywiście, ale jest jedna tylko metoda na to, po prostu zacząć działać. Musimy zrobić okay. ten krok. Na zasadzie takiej nie będziemy w stanie poznać jak smakuje zupa pomidorowa, jeżeli nie posmakujemy zupy pomidorowej. Nie będziemy w stanie wiesz, poczuć jak smakuje Coca-Cola, tak? Jeżeli tak. nigdy nie poczujemy, czy espresso, czy, czy woda, czy cokolwiek, tak? Tak. tak? samo z tym. Jeżeli mamy nasze jakieś tam wyobrażenia i wiemy, bo inni nam mówią, bo na przykład ktoś dołączył do kursu i, i wie, okay, inni to y, robią, to są w w takim razie moje wewnętrzne jakieś tematy do przepracowania, to oczywiście jest seria ćwiczeń, która jest w kursie, żeby sobie to poukładać, ale to, że ktoś ma to poukładane, no to y, jeszcze nie znaczy, że on nagrywa, że on publikuje, że on się pojawia, on mhm. musi zacząć po prostu to robić. I na to metoda jest tylko i wyłącznie jedna: no po prostu zacząć to robić. Ja oczywiście zawsze e, motywuję, dopinguję, daję deadlines, zadania. E, niektórzy tak. mówią, kopię e, ten, e, po kostkach, tak? Ona się nie da, ale <laughs> tak zdalnie, tak zdalnie. Wiesz, żeby to zrobić, bo później, co się okazuje, to jest taki strach, jak kiedyś, na przykład był przed maturą, nie? jak się szło, że przecież ta matura, o Boże, no to człowiek niemalże żeby osiwiał. No. A później po tej maturze, ale nie, no to nie było wcale takie straszne i tak jest właśnie z nagrywaniem live'ów, zrobieniem kursów online, tak. stworzeniem ofert, że to się na początku wydaje mega właśnie trudne, straszne, ale jak już to zrobimy raz, to, 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 to ta bańka pęka po prostu, tak. już ten strach. Nie ma tych swoich narzędzi, bo Dokładnie. strach, te narzędzia, które wykorzystuje, to buduje po prostu w naszej głowie strasznie dużą em, sytuację, co się może wydarzyć, taką ważność e, e, tych wszystkich rzeczy. Ale jak my to zrobimy, to my mu zabieramy narzędzia. My mówimy hej, ale to wcale nie było takie straszne. I on teraz myśli, o złapałaś mnie, pobite gary. <laughs> Dokładnie. I tak właśnie jest. Także musimy po prostu zacząć to robić. I teraz, komuś zajmie kolejne dwa lata, żeby nagrać swój pierwszy live, a mhm. ktoś, kto wiesz, dołącza do programów, czy ma swojego mentora. Mhm. który właśnie wprowadza go w pewnego rodzaju strukturę i pomaga, no to on to robi po prostu w mgnieniu oka no, 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 o to właśnie chodzi przy w dołączaniu do właściwych programów, czy w współpracy z właściwym mentorem, że to co normalnie byśmy zrobili w lata, robimy tak. w tygodnia, najpóźniej w miesiące Dokładnie, I to jest fajne, fajne ja pod, spróbuję podsumować swoją wypowiedź, że to jest kursy online bo zaraz na komentarze spojrzymy na odpowiedzi naszych odbiorców e, na, em, to jest to przyspieszenie drogi, tak? My możemy tak. oczywiście pójść tą drogą e, ścieżką w lewo lub w prawo. Dojdziemy do tego celu, tak? Wcześniej czy później. Tylko po co mamy gdzieś tam mieć po jakichś dolinach, krzakach, połamać sobie nogi, ręce, jeszcze nie gdzieś spaść. Jak możemy pójść, prawda, drogą, e, która jest już sprawdzona, która jest już, ktoś nią przeszedł, ktoś zobaczył, że tu jest drzewo, trzeba go ominąć, tak. tak? Że tu jest jakaś tak. gałąź, no to trzeba się schylić, bo jak się nie schylimy, to wybijemy sobie zęby, tak? Albo, albo, albo podrapiemy twarz. E, I teraz, jeżeli chodzi o szkolenia, tak? E, Dokładnie, aha, to chyba było w branżę pedagogiczną, a rodzice są spragnieni tak. wiedzy, chcą wiedzieć jak najwięcej, a my chcemy dać im wiedzę w pigułce, tak? U Ciebie też bardzo chyba dużo, prawda Magda? Jest osób, które działają w, w branży pedagogicznej? Tak, 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 e... jest sporo i to są naprawdę fajne, e, fajne kursy, fajne e, wyniki też tych, e, też tych osób, e, bo mhm. zdecydowanie rodzice są taką grupą docelową, która chce inwestować w własną wiedzę, mhm. aby no, być jak najlepszymi rodzicami, rodzicami, no bo to, to nie no tak. jest tak, że my tą wiedzę i te umiejętności posiadamy, nie wiem, no nie wyssaliśmy ich po prostu, nie mamy nie. tego w DNA, mamy oczywiście pewnego rodzaju opiekę, miłość i tak, no ale no wychowanie to, to są jeszcze inne rzeczy. A wręcz przeciwnie, czasami żeśmy wyssali jeszcze te negatywne. Te rzeczy, negatywne. Odwrócić, tak? <grywa> dokładnie, <grywa> Tak jest bardzo często Monika oczywiście. Monika napisała kurs online, możliwość y, odbycia w domu, tak. To jest, to jest fajne, że oszczędzamy tak. czas, tak, nie musimy nigdzie jechać, prawda? Konkurencyjne ceny, certyfikat zaświadczeniu, dokładnie. Sonia napisała, kupię kurs online, bo oczekuję zweryfikowanej wiedzy w skompensowanej formie, wyrobienie Zaufanej marki to podstawa sukcesu. Tak, dokładnie. Marka to podstawa. Zaufana marka to podstawa dokładnie. dokładnie. Tak jest. Tak. Jest. Patrycja zawsze jest możliwość wyjazdu dokładnie, że ona zaoszczędzi czas na podróż, a jakoś obecnie tworzenie kursów w zupełności odzwierciedla stan rzeczywistości. Dokładnie. Dokładnie, że tak. I, i, i fajnie, że, że dzielicie się tą swoim doświadczeniem, tą swoją wiedzą i że kursy online w dzisiejszych czasach. Tak jak Magda wspomniała do 2025 roku na pewno ta branża będzie szła do góry, ale to nie jest tak, że ona się skończy, tak, że to będzie koniec i już i tyle. Nie, nie, słuchajcie, świat się już po prostu e, zmienił, tak, i on po tak. prostu już tak się stało, tak. Musimy się do tego i to jest sytuacja, w której albo będziemy im dłużej prawda czekać, że może to wróci, że może znowu tak. kurs stacjonarny, że będziemy się kurczowo trzymać i, i naszą przewagą i naszym Takim pierwszym sukcesem uważam jest to, żeby jak najszybciej dostosować się do tych czasów, do tego wszystkiego, co się dzieje wokoło. Oczywiście. Um, wiadomo, że my to tak w sobie łatwo rozmawiamy Magda, bo my w tym marketingu już jesteśmy od kilku, e, kilkunastu lat, a dla osób, które nie mają z tym nic wspólnego jest to po prostu ten właśnie dla ja niewiedza. A skąd się bierze strach? Z niewiedzy. I jeżeli my nie. skorzystamy właśnie z gotowych rozwiązań, z osób właśnie jak Magda, która od lat uczy, już nie do, zanim zaczęła uczyć, to jeszcze prawda, swoje doświadczenia zbierała u różnych e, e, klientów i sprzedawała te kursy naprawdę na, 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 duże, na duże kwoty, e, to warto z tego skorzystać, tak? bo jeżeli pod, zostaniemy coś podane na tacy, to wtedy, jeżeli zaczniemy działać, ten strach znika. I, I to jest właśnie to, ten, ten cały klucz uważam do tego, żeby właśnie korzystać z, dzisiejszej, z dzisiejszego dostępu do wiedzy, e, jeżeli chcemy stworzyć swój kurs online, ale, ale i nie tylko. E, patrzę jeszcze na to, czy są pytania. Tak, jeszcze mamy o pandemii, tak? Tutaj właśnie e, brzmi to rozwój działalności online, że bierzemy udział w wielu kursach. Czasem dochodzimy do etapu, dlaczego ja nie, nie miałabym spróbować. Tak. E, no dokładnie, tak. No dlaczego właśnie. E, nad tymi stacjonarnymi oszczędność czasu, pieniędzy bierze górę. No właśnie, Magdo, a ten czas jeszcze, prawda? Dzisiaj, także rozmawiamy o tym czasie, że my skupiamy się na tych pieniądzach, na tych sztabkach złota, na tych y, papierach wartościowych, ale dzisiaj czas, słuchajcie, zobaczcie, jak się wszystko szybko dzieje, mm -hmm. jak, jest, jak jest cenny, jak jest wartościowy. Jak my chcemy spędzać ten czas ze swoimi bliskimi, a tworząc kursy online, później robiąc automatyzację sprzedaży, wszystko dzieje się. Poza nami. My nie musimy praktycznie nic robić, nie musimy wyjeżdżać, dojeżdżać. To nie brzmi jak jakaś. Bajka, prawda, i coś wyssany z palca, tylko tak jest, prawda? Potwierdzić to Magdo, bo zaraz może Oczywiście. To, że ja taki bajka <grywania> nie Nie, no, oczywiście to chodzi o to, żeby stworzyć właśnie taką, um, taką przestrzeń dla siebie w internecie, dla swoich klientów, y, i dać możliwość kupowania od nas, y, naszej wiedzy, naszych rozwiązań, naszego doświadczenia, opakowanego w różnego rodzaju produkty. I y, y, nawet jeżeli ktoś y, będzie miał na początku jeden działający lajek, typu. Zapis y, na przykład na listę, czyli tę tą, tą stronę mm -hmm. z formularzem, tak? Później będzie miał ofertę y, i i tyle, tak? I, I po ofercie po prostu y, y, zrobi y, reklamę typu remarketing, żeby na pewno osoby, które się nie zdecydowały w pierwszej kolejności, mogły zobaczyć ją jeszcze raz i się zdecydować. To nawet jeżeli mamy taki prosty lejek, to już możemy z tym naprawdę dużo zrobić, bo już nam się zbuduje lista mailingowa, już będziemy mieli pierwszą ofertę, już jakieś osoby na pewno się na nią zdecydują, możemy później z tą listą mailingową dalej pracować. E, kolejny bardzo prosty lejek, e, nawet jeszcze przed Stworzeniem kursów online, a to też tego właśnie uczę, szczególnie dla osób, które prowadzą konsultacje albo na przykład dopiero chcą zacząć w nowej branży, to jest stworzenie lejka na konsultacje. I to jest znowu Dokładnie. prosta strona, gdzie jest nasz kalendarz. Ja rekomenduję, żeby te konsultacje zawsze były płatne, chyba że to jest właśnie taka konsultacja. Gdzie dajemy też się poznać. Natomiast, jeżeli to jest konsultacja już taka, gdzie przeprowadzamy konkretny proces, no to ekspertom oczywiście radzę, żeby to była konsultacja płatna. Natomiast, jeżeli to jest konsultacja, gdzie ktoś może poznać nasz produkt, gdzie możemy mu jakby też wskazać pewne rzeczy, w których możemy mu pomóc, to oczywiście mhm. to może być bezpłatne. No i fajnie. wtedy mamy taką prostą stronę, mamy nasz kalendarz, osoba, te potencjalne osoby zinterpretowane, Internetu, zapisują się do nas i pach, możemy rozmawiać. I miejmy takie dwie rozmowy w ciągu dnia. No to mamy mhm. 10 rozmów w ciągu tygodnia, to mamy 40 rozmów potencjalnych w ciągu miesiąca. To niech połowa z tych osób zdecyduje się, że będzie naszymi klientami, nawet na jakąś małą usługę czy na jakiś mały kurs online, to mamy potencjalnych 20 nowych klientów w miesiącu. Wow, Dokładnie. no to, to już naprawdę można zrobić super biznes. Jeżeli ktoś nie ma jakichś dużych kosztów życiowych i to będzie mu generowało dodatkowych tysiąc, dwa tysiące, trzy tysiące złotych miesięcznie do jego aktualnego biznesu, no mhm. to moim zdaniem warto to zrobić, tak? No bo w ciągu roku to będzie dodatkowej kasy kilkadziesiąt tysięcy złotych. No Dokładnie. I, I wtedy to, jest, to ma, to to ma sens. Wtedy te podwaliny, jak ja to powiem, może tak na kurs online, tak? My Oczywiście. Z swoimi podczas konsultacji, zapisywać wnioski, problemy, prawda? Tak. Bo kurs online jest to prawda taka skompensowana wiedza i rozwiązywanie problemów naszych odbiorców. Tak, jeżeli my ten problem rozwiążemy, słuchajcie, jeżeli naprawdę tak. zrobimy to w sposób doskonały, to jest to na zasadzie takiej właśnie win-win, że odbiorca jest zadowolony, bo ma rozwiązany problem przeszedł jakąś przeszkodę, tak? rozwiązał jakiś problem i my jesteśmy zadowoleni jako przedsiębiorcy, bo dostaliśmy za to wynagrodzenie. I to jest normalna sprawa e, i, i tak powinno to wyglądać. E, tu jeszcze mam e, napisała nam Basia, że kupuje kursy, które dostarczają wiedzę, która jest trudno dostępna w sieci lub od ekspertów, których cenią. Należą do szperaczy. Jeżeli coś jest dostępne, to wykopię wszystko, co jest możliwe. I super Basia. I właśnie ja tylko chciałem dodać, dlaczego ja kupuję kursy, właśnie też, też powiem, też wiedza, oczywiście. Ja czasami z kursów korzystam jak ze szwedzkiego stołu, czyli tak, to są tutoriale, tak? Tylko, że nie musimy od deski do deski przerabiać, ale możemy w każdej chwili sobie sięgnąć, prawda, po dany temat, co możemy robić, co możemy zrobić, ale jeszcze jest. Podstawowa rzecz, o której zapominamy, słuchajcie, dołączenie do znakomitej społeczności. Bo na Dokładnie. przykład tak jak Magdy, ja byłem prawie dwa lata temu, ale ja cały czas jestem w tej społeczności. Cały czas na grupie coś się dzieje, cały czas można pisać, cały czas można, nie wiem, doradzić się kogoś, wymienić poglądami, naprawdę. I te grupy są na wysokim poziomie i, i ta społeczność to jest naprawdę, ja nie wiem, jak Ty, Magda, ale ja uważam, Oczywiście. że to jest, to jest coś naprawdę, to jest. KONTAKT Z tak? EKSPERTEM KONTAKT Z EKSPERTEM Który możemy uzyskać poprzez dołączenie do jego kursu po pierwsze to jest og ogromne jeżeli ekspert daje możliwość że są na przykład prowadzone jakieś takie sesje pytań i odpowiedzi w trakcie kursu mhm. no to to jest rewelacja jeżeli ja mogę zadać bezpośrednio ekspertowi słuchajcie pytanie i on mi odpowie na bazie swojego w ogóle ogromnego doświadczenia co ja mogę zrobić u siebie w biznesie się, to to dla mnie jest wszystko warte. To, to po prostu to, 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 jest, to jest najlepsze, bo ja taką radę po prostu biorę i cedzę z niej, po prostu wyciskam no, jak, cytrynkę. Dodatkowo dochodzi do tego właśnie, tak jak powiedziałeś, społeczność, gdzie ja mogę współpracować z różnymi osobami, poznawać te osoby, doradzać się, również też radzić, więc ekspert, społeczność to, jest to, to zdecydowanie to jest z, e, numer jeden, e, no, wiedza i to, to w ogóle oczywiście to musi być, natomiast e, dlatego też tak ważne jest e, pozycjonowanie eksperckie, coś czego mm -hmm. też ja uczyć, co bardzo podkreślam, żeby mieć to pozycjonowanie eksperckie, zadbać o to, e, bo ludzie chcą współpracować z najlepszymi, do których mogą mieć dostęp, tak? Czyli jeżeli ktoś ma e, jakiś określony budżet, to wybiera najlepszego eksperta w tym swoim budżecie. Nie wybierze Słownie. najgorszego eksperta. No słuchajcie, jeżeli boli was ząb e, i, i macie i wybrać sobie dentystę, no to co, wchodzicie na Google i wyszukujecie tego, który ma najgorsze opinie, czy wyszukujecie tego, który ma najlepsze opinie i do niego próbujecie się dostać. Jak ma Dokładnie. zajęty kalendarz, albo jest zbyt drogi, to co, dzwonicie do drugiego w kolejności, który ma najwięcej tych tam pięciogwiazdkowych Ale... opinii, a nie ten, który po prostu wszyscy mówią, że albo się coś tam u niego źle dzieje, albo w ogóle prawda nie ma nic zrobionego. I co śmieszne, nie patrzymy w ogóle na cenę tak? Tak, no, Bo to naj naj no. liczy się liczy się, prawda? Im bardziej boli, <grym> tym, tym cena ma mniejsze dokładnie. znaczenie. Więc znowu, dokładnie. jeżeli stworzymy kurs online, który będzie dotykał tej bardzo palącej, ważnej potrzeby, to cena coraz mniejsze będzie miała znaczenie dla tej grupy docelowej. Jeżeli mhm. jest na przykład rodzina, w której jest jakiś problem wychowawczy i on jest pilny i ważny, to rodzice poszukując rozwiązania nie będą patrzyli, że OK, tutaj dostęp do tego eksperta albo do tego kursu na mm -hmm. przykład jest taki czy siaki. Jeżeli będą mieli pewność i otrzymają taką odpowiedź, że po, na przykład w tym kursie albo w tej współpracy, na tych konsultacjach otrzymasz to, co potrzebujesz i zostanie Twój problem rozwiązany albo najprawdopodobniej rozwiązany, no to oni się po prostu decydują. Także Dokładnie. im bardziej palący i pilny jest temat, który rozwiązujemy, tym oczywiście też będzie nam łatwiej te kursy później sprzedawać. Dokładnie. Ja tylko jeżeli na temat społeczności, to podam Wam swój przykład skromny. To, że my teraz tu rozmawiamy, zobaczcie, i że Magda jest moim gościem na marketingowym espresso, to się nie wzięło tak znikąd. To nie jest tak, że ja napisałem maila, hej Magda, wpadnij do mnie, <coughs> przepraszam, na live'a porozmawiamy. Nie, słuchajcie, Magda już jest po raz drugi, bo ja pamiętam rok temu, 28 października, Twoje urodziny. Moje <noise> urodziny, dokładnie. Byłaś pierwszy raz na marketingowym espresso rok temu, słuchajcie. Tak. To jest naprawdę... Wydaje się naprawdę szybko, a dla mnie w tamtym momencie, kiedy ja będzie sobie przypominałem, właśnie z żoną rozmawiałem. To ja tak się stresowałem. Dzisiaj oczywiście też się stresuję, bo to jest normalne. Ale wtedy ja tak się stresowałem. Ale ten, stre ale... ten stres już siedzi z tyłu, w ogóle i on już tam, prawda? Yy... No, sobie tutaj na fotelu siedzi, tak. on. Tak, zrobiłem mu espresso i sobie siedzi, tak. Tak, nie piję. On, on nie zniknie, słuchajcie, ale wiecie, to czy damy mu wejść na głowę, czy posadzimy go obok i zaparzymy mu kawę, to jest właśnie ta różnica. To jest ta różnica i pamiętam wtedy, że ty mi i to właśnie było podczas kursu, tak? Ja wtedy stworzyłem swój pierwszy kurs, teraz zrobiłem sobie troszeczkę przerwę, dałem sobie e, oddech na poukładanie e, i, i przygotowanie odpowiedniej strategii, ale cały czas marketingowe espresso. To też się zaczęło u Lidi Buxa, która była u Ciebie na kursie, tak? Która tak poznałem jest. u Ciebie na kursie. Później miałem u Ciebie taka naprawdę sytuacja niesamowita, ale to już było ekstra, słuchajcie, coaching z Magdą. I Magda y, powiedziałaś mi to, pamiętam te słowa, słuchaj Piotr, ty musisz zacząć działać, zapraszaj dużych gości. Ja mówię, kurde. No to jak on zaprasza dużych gości, to <noise> dlaczego nie zaczął? Jest Magdy? Pamiętam, wysłałem do ciebie na Messengerze pytanie i przyjęłaś moje zaproszenie 28 października. Dzisiaj jesteś po raz drugi. Także ta społeczność, to wszystko, co my działamy, to się nie kończy tylko na tym, że my dostajemy jakiś kurs, prawda, pigułkę wiedzy, tak. ale to jest, to trwa, słuchajcie. I naprawdę warto z tego korzystać. War, biznes to ludzie, słuchajcie. Jeżeli rozwi rozwi chcecie rozwinąć swój biznes, uh, dzielicie swoją wiedzą, jesteście wartościowymi ludźmi, ekspertami, to naprawdę warto inwestować. Inwestować właśnie w te rozwiązania, które przyspieszą nam tą drogę. Spojrzę, Magda, jeżeli pozwolisz na czat. Yes. Ja Przypominam tylko, że dla dwóch najaktywniejszych osób do wygrania dwie książki w postaci e-booka. Ja mam wersję papierową, tak? jeszcze i to, um, Przeczytałem ją od deski do deski, naprawdę polecam. Dwa e-booki dla najbardziej aktywnych osób na, na czacie. Oczywiście, jeżeli macie pytania, to proszę bezpośrednio um, je tutaj. Ja tylko sobie tutaj troszeczkę dodam dla osłody Dorota. Pozdrawiamy Ciębie. Tak, pozdrawiamy Dorotę. <laughs> <laughs> dziękuję serdecznie, tak to jest dziękuję Ci też za ten komentarz, Dorota, i rzeczywiście, jeżeli spojrzę na pierwsze nagrania rok temu, półtorej roku temu, no to naprawdę no jest ten progres, słuchajcie. On no musi bójmy się być przy takiej liczbie nagranych wywiadów i rozmów i, i, i spotkań, które prowadzisz, no to, to, to musi się zadziać po prostu. To się zadzieje naturalnie, tylko właśnie tak. trzeba zrobić ten krok, który ty zrobiłeś, a później to już leci. Tak, dokładnie, zrobiłem, i, i pamiętam, że na początku nawet nie wiedziałem, co to będzie. Po prostu zrobiłem live'a, <laughs> zrobiłem sobie jakiś challenge tak, i, i raz będę po prostu w tygodniu robił. I później zaczęło to wszystko samo się napędzać. Na początku myślałem, Boże, skąd ja wezmę tematy, skąd ja wezmę gości, tak? skąd ja wezmę w ogóle Wenę. Ale to właśnie, Magda, twoja inspiracja i to, co mówisz, żeby zacząć działać, tak? Działajmy. Ja też mówię najpierw jakość, to też nasz, przyszło naszego wspólnego znajomego e, Michała Wawrzyniaka. Tak, najpierw jakość, a później tak. jakość. Do zawsze Michał o tym tak. mówi, to też warto o tym pamiętać. Um, to prawda, jeszcze rekomendacje pomagają nam wybrać odpowiedniego eksperta, który dzieje się swoją wiedzą. Mhm. Tak, to o tego dentystę chodziło, e, e, także um, idzie się do przodu moimi kroczkami, a potem zbiera się dużo. E, no tak jak w naturze, tak. No jeżeli posadzimy drzewo, e, no nie będziemy zbierać owoców za miesiąc. No nie, nie ma opcji, tak. No trzeba je podlewać, trzeba je pielęgnować e, i dopiero za rok dwa zbierzemy te owoce, tak. Ale tak musimy jest. działać. Jeżeli je zostawimy i nie będziemy nic robić z nim. No to uschnie, tak? Także. No, dokładnie. Możliwość zadania pytań na żywo wydaje się być stresująca z perspektywy organizatora. Trzeba reagować na bieżąco w każdej sytuacji. Mhm. Aha, to, to z jest z doświadczeniem. Z doświadczeniem, Sonia, to naprawdę bez problemu, tak? Ja dzisiaj nie mam, nie mam żadnych obaw przed tak naprawdę jakimkolwiek pytaniem. Dlatego też, że w głowie trzeba sobie ułożyć, że jeżeli ja nie znam pytania, to nie znaczy, to, że ja jestem słabym ekspertem, albo to nie znaczy, że ja, jako ekspert, teraz muszę znać odpowiedź na wszystkie pytania. No nie, nie. Ja, jako ekspert, specjalizuję się w swoim temacie. Jeżeli padnie jakieś pytanie, na przykład, które muszę sprawdzić, to ja mówię nawet. Mówię, Słuchajcie. Muszę to sprawdzić, muszę to potwierdzić, napiszę wam na grupie, wyślę wam maila, zweryfikuję. Nie ma problemu, tak? Bo ekspert ma również świadomość tego, że nie zjadł całej Wikipedii i wszystkich po prostu mózgów na świecie, tylko ma również taki dystans do siebie i zrozumienie. I jest ok, z tym, że nie wie wszystkiego. W związku z tym, jak padnie takie pytanie, na które nie znasz odpowiedzi, to po prostu bierzesz głęboki oddech i mówisz: Nie znam odpowiedzi na to pytanie, ale dowiem się, dowiem się dla Was, sprawdzę to i dam Wam znać. I wtedy Super. osoby na kursie są zaopiekowane i wiedzą również, że mają do czynienia z człowiekiem, który jest autentyczny, szczery. A wyobraźcie sobie teraz drugą sytuację, że pada pytanie, a Ty mówisz, no tak, no miałam taki przypadek, coś tam, i widać, że po prostu ściema leci na maksa. No absolutnie, nie. wtedy um, pozycja takiej osoby, wizerunek eksperta po prostu leży w gruzach. Natomiast tak. jeżeli my prosto powiemy, nie wiem. Ale dowiem się, wrócę do ciebie nie ma problemu żadnego. Dokładnie, fajnie, że o tym, fajnie, dzięki Sonia za ten, za ten komentarz, fajnie i Magda, tutaj to ujęłaś, to też jest problem, ja wiem, że też to miałem, to trzeba do tego dojść, dorosnąć, tak, trzeba wiedzieć, że ekspertem jesteśmy, bo mamy jakiś, jakąś, prawda, zasób wiedzy, tak, ale ten zasób wiedzy jest ograniczony, słuchajcie, nie ma takiej opcji, nie znamy chyba jeszcze takiego człowieka, który by ten zasób wiedzy miał nieograniczony i wiedział wszystko, tak, to tak samo jak nie jest tego Języka obcego, tak? Magda, ty żyjesz w Anglii, ja żyję tutaj w Holandii na co dzień i każdy z nas, słuchajcie, jakbyśmy nie wiem, jak się uczyli języka, jakbyśmy ten język znali, każdy ma ograniczony zasób własnych słów, tak? I przyjdzie ktoś obok, kto jest, zajmuje się czymś innym, inne, inne słowa używa i powie słowa, którego my nie będziemy wiedzieć, ale to oznacza, że my tego języka nie znamy dobrze. Nie, tylko po prostu ma, i mamy inny e, zasób słów, w, innym, w innej dziedzinie działamy, w innym innej grupie Oczywiście. społecznej jesteśmy, całkiem inne słownictwo używamy, ale to nie oznacza, że jedna i druga osoba są ekspertami w danych dziedzinach i znają język na bardzo dobrym poziomie. Tak samo tutaj, także to jest naprawdę fajnie, fajnie, że o tym mówisz. E, tutaj jeszcze Monika napisała, troszeczkę wracam podczas takich spotkań jak Wasze. Można poznać nowych ludzi wśród uczestników, dokładnie inspirować się. Jakieś czas temu było spotkanie, w którym Piotr omawiał nasze strony online i o tego czasu mam nową znajomą na Facebooku, która mnie zafascynowała tym, co robi. Pozdrawianie dla Izy. Cieszę się naprawdę, takie komentarze są budujące i Ty też dostajesz Magda, na pewno takie. I to jest, to jest właśnie fajne, że my, jako eksperci możemy dzielić się tą wiedzą. I zobaczcie, ja też uczę strategii marketingowych, też mam swoje kursy online, pomagam też działać online, ale. Ekspertem jest Magda. Czyli ja się nie wstydzę zaprosić Magdę. Nie będę opowiadał o kursach online. Ja zaproszę Magdę, żeby opowiedziała o tym, bo Magda jest ekspertem, tak? Także to też jest fajne, żebyśmy korzystali z wiedzy innych i się tego wcale nie bali. Fałszować fałszywość na transmisjach i twarzą w twarz wyjdzie bardzo szybko. szybko. Dokładnie, że tak, dokładnie, że tak, i to nie ma i to nie ma, nie ma dwóch zdań. Dobrze, Magda, za chwilę będziemy już zbliżać się do końca. Obiecałem konkrety na koniec. Jeszcze może tutaj chciałbym zadać takie pytanie. Jak, jak wy uważacie, czy kurs, czy cena jest przeszkodą, tak? To może to będzie takie pytanie, czy cena kursu waszym zdaniem jest przeszkodą, tak? Czy jeżeli chcecie się czegoś dowiedzieć, i macie podane na tacy rozwiązanie, które może wam naprawdę przyspieszyć drogę rozwoju waszego biznesu i, i, i was samych, czy ta cena to jest, to jest przeszkodą, tak? Czy jakiś jest kurs za drogi, to jest przeszkodą, żeby go kupić i żeby do niego dołączyć. A my, Magdo, już będziemy tu za chwilę mówić o konkretach. Ja dwie książki, tak, oczywiście dla dwóch najaktywniejszych osób, a ja chciałbym, Magdo, żebyś nam opowiedziała właśnie coś więcej o o tym programie, tak? Bo to jest indywidualny, mm -hmm. znaczy indywidualny. To jest indywidualny, nie program, ale projekt, proces, który stworzyłaś specjalnie tak. właśnie na potrzeby ze swojego doświadczenia na potrzeby właśnie osób, które chcą stworzyć swoją, swój pierwszy kurs online. Super, No też dziękuję, że mogę o tym powiedzieć i osoby, które są tutaj z nami mogą z tego skorzystać, więc słuchajcie, dzisiaj mamy środę, więc do jutra, do końca dnia trwają zapisy do mojego programu z Formula, natomiast proces jest tak ułożony, że na początku prowadzimy i zapraszamy Was na taką bezpłatną konsultację w sprawie Waszego biznesu, Waszego pomysłu na kurs online. Ta konsultacja jest całkowicie bezpłatna, jest albo ze mną, albo z osobami ode mnie z zespołu i ma na celu zweryfikowanie waszego pomysłu na biznes online, waszego takiego konceptu, idei właśnie na wasz kurs online. I jeżeli będzie fajne połączenie pomiędzy tym co wy chcecie, a tym w jaki sposób ja pomagam osobom w moim programie Wow Courses Formula, to wówczas powiemy wam wszystkie informacje, e, warunki i e, jakie są właśnie możliwości dołączenia do tego programu. E, możliwość dołączenia do tego programu jest tylko właśnie teraz. Ja raz na e, średnio raz na pół roku otwieram e, zapisem, dlatego że wówczas prowadzę całą właśnie grupę i rozwijamy się e, wspólnie. Ja pomagam oczywiście każdemu rozwinąć e, biznes. Są też osoby zaangażowane z mojego zespołu, więc oprócz mnie macie dostęp jeszcze do e, czterech e, super. Ekspertów, którzy pomagają właśnie w tworzeniu kursów online. Pierwszym krokiem do tego jest zapisanie się na bezpłatną, właśnie taką konsultację, zaaplikowanie czyli podniesienie ręki powiedzenie: Hej, chcę to sprawdzić. Chcę to Taki sprawdzić. Ręki, tak. tak takie tak ręki to. online po prostu. Tak, chociaż możecie podnieść mi, ja to chcę, a co? Natomiast okay. takiej ręki, właśnie w formie naciśnięcia guziczka, tak, że aplikuje. Tak jak często właśnie osoby mówią, że to się łączy też z taką, z taką przemianą w ogóle w sobie, że ok, teraz jest ten mój czas. Chcę w końcu wyjść do ludzi, chcę w końcu właśnie zacząć komunikować, chcę opakować tą swoją wiedzę, doświadczenie, chcę stworzyć swoją ofertę online i mieć co sprzedawać w internecie. I to jest właśnie pierwszy krok. Także jak komuś to w serduchu gra, jak do kogoś to trafia, to serdecznie zachęcam. Prowadzimy te bezpłatne konsultacje tylko właśnie teraz. Można się zapisać do jutra. Tyle, ile będzie wolnych miejsc, tyle będzie. Reszta po prostu będziemy zapisywać was na listę oczekujących, jeżeli się tam terminy skończą. No bo też bo oczywiście każda tak. taka konsultacja trwa między 30 a 40 minut, więc jest to realny czas, który każdemu poświęcamy. Także serdecznie zapraszam. Link tutaj widzę, że tak, jest, jest, już został wrócę. wrzucony, więc serdecznie tak. zachęcam, żeby właśnie klikać, aplikować i tam najpierw będą i będzie kilka pytań. Na końcu będzie kalendarz, wybieracie swój termin. Widzimy się wtedy na takiej właśnie rozmowie, gdzie rozmawiamy o Waszym biznesie, o Waszym koncepcie. I jak będzie wszystko ok, to zapraszamy Was do programu. Sam polecam, byłem uczestnikiem tego procesu, tego kursu. Naprawdę warto. Wiem, że jest jeszcze Janek w, w Teamie, tak, który tak. naprawdę świetnie uczy i mówi o tym, jak pisać teksty, jak tworzyć treści, prawda, angażujące na swoje oferty i do swoich kursów, także tak jest. polecam z całego serca. A słuchajcie, zaraz jeszcze wrócimy do tego twojego do waszego, tak, kursu, programu. To jest w sumie, to jest w sumie cały program, tak? To nie jest kurs, to jest właśnie cały program, na którym można do którego można przystąpić i naprawdę tak. krok po krok, kroku realizować swoje, swoje cele. Jeżeli chodzi o cenę, myślę, soja napisała, że może być przeszkoda. Natomiast jeśli źródło wiedzy jest sprawdzone, to zawsze warto zainwestować. Dokładnie. Tak jest. Bardzo bardzo słuszna uwaga. Nie jest dla wielu ludzi jest to problem, ale jestem zdania, że zawsze trzeba w siebie inwestować. No to jest właśnie dokładnie fajnie, że o tym mówicie. To jest inwestycja. Pojawia się, że to już po raz drugi, cena jest bardzo istotna. To wszystko zależy od naszych możliwości. Jeśli jednak uzyskamy Wiedzy z kursu. Daje nam korzyść, na pewno warto zainwestować. To jest zobaczcie, inwestycja, naprawdę. Dokładnie. No cudownie, że, 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 że piszecie o tym naprawdę bardzo świadomie, że jest to inwestycja, tematem, to myślę, że cena w zgodzie z moim budżetem może nie grać roli. Czyli za bezcenną wiedzę jestem w stanie zapłacić dużo. I fajnie, że o tym mówicie świadomie, bo to jest, to jest ważne. Patrycja pisze, nie jest przeszkodą. że pozyskanie rozwiązania problemu właśnie w kupionym kursie, on zwraca się błyskawicznie fajnie fajnie bo to jest to właśnie tak troszeczkę podchwytliwe to pytanie zadałem ale cieszę się że takie um, Super, takie tak. no <coughs> też w ogóle gratuluję tym osobom które właśnie tak. też tak na, napisały bo to znaczy że no, są już na takim też poziomie rozwoju Ładnie. siebie tak i w biznesie w ogóle jako człowieka bo bardzo często ja pamiętam słuchajcie jak ja inwestowałam swoje pierwsze takie e, szkolenia, kursy rozwojowe, i to był 2013 rok, kiedy miałam wydać swoje własne pieniądze po prostu, i to były, były duże pieni pieniądze, bo ja wtedy wykupowałam cały taki pakiet e, szkoleń międzynarodowych. E, słuchajcie, mi i, ja, y, ja nie wiedziałam w ogóle, co mam z sobą, z sobą zrobić. Ja chciałam, ale. To, co we mnie się działo, to było, że ja mam zainwestować to w siebie. No przecież tak, rodzicom mogę kupić, jeszcze wtedy dzieci swoich nie miałam, więc mówię tak, rodzicom mogę kupić, tym mogę załatwić, tu mhm. wszystko coś, a mówię, ale w siebie. Więc ten proces, który ja wtedy właśnie przechodziłam, to był dla mnie proces taki w ogóle zmieniający na całe dalsze życie. No bo przecież, jeżeli my o siebie nie zadbamy, tak samo jak jest w samolocie zawsze tłumaczone, najpierw maseczkę sobie. Później tak. e, dzieciom i wszystkim dookoła. Tak? tak samo w życiu. Najpierw musimy swój zbiornik napełnić, e, swój zbiornik e, poczucia szczęścia, zadowolenia również z naszego biznesu, również z rezultatów, które osiągamy, a dopiero wtedy możemy się tym, e, się tym dzielić. Więc po prostu tutaj gratuluję tym osobom, które właśnie napisały e, w ten sposób, że ta inwestycja w siebie jest ważna to jest klucz. Ja dokładnie przyłączam się obiema rękami, online'owymi rękami, nogami do tej Twojej wypowiedzi. Gratuluję Wam też z tego. Całego... Serca. To wszystko na dziś. Dziękuję Tobie serdecznie za Twoje zaangażowanie i za Twój poświęcony czas. Jeżeli ten materiał podobał się Tobie, to koniecznie zasubskrybuj mój kanał, abyś już nigdy w przyszłości nie przegapił właśnie takich wartościowych materiałów z zakresu wiedzy o marketingu online i na temat jak prowadzić biznes w internecie. Ja tylko dodam, że ten materiał został opracowany na podstawie transmisji na żywo, które prowadzę w każdą środę o 9.30 rano na swoim fanpageu na Facebooku. Marketing to podstawa. Oczywiście z całego serca zapraszam Ciebie, abyś był z nami, była z nami na żywo podczas tych spotkań. Ale jeżeli z jakiegokolwiek powodu nie możesz, to tutaj na moim kanale YouTube w każdej chwili możesz sobie sięgać po te nagrania. Ja życzę Tobie jeszcze wspaniałego i owocnego dnia. My, my widzimy się tradycyjnie za tydzień. Wszystkiego dobrego, pozdrawiam, cześć.